Jestem w atelier chorzowskiego malarza Stanisława Łakomego. Podziwiam wszystkie wywieszone obrazy, no i ten kram artystyczny. Powiedz mi, skąd czerpiesz tematy do malowania tych obrazów? Bo widzę tu alegoryczne postacie, widzę pocztówkowe zdjęcia, że tak powiem, podwórek śląskich i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, wszystkie tematy czerpię bezpośrednio z życia, obserwacja życia. To jest nieprzebrane źródło inspiracji i tematyki wszelakiej. Bierzesz sztalugi, pędzle i idziesz w teren. No różnie, to wszystko zależy od okoliczności. Jeśli są warunki, wtedy uwielbiam właśnie malarstwo w plenerze, wtedy sobie biorę sztalugi i maluję. To jest takie jakby spełnienie, jeśli chodzi o malarstwo. Ale gdy na to nie ma czasu, nie pozwalają na te warunki, wtedy robię sobie krótki szkic lub też zdjęcie i wtedy jak gdyby stanowi kanwę, podstawę tego mojego tematu, tego obrazu. Różnorodność prac, które tu widzę, jakoś napawają mnie niepewnością. Dlaczego? Bo nie wiem, w czym się czujesz mocny. Widzę tu portrety, widzę tu jakieś własne autoportrety, wiele obrazów historycznych nawet. No nie chciałbym być nieskromnym, ale w każdej dziedzinie, jeśli chodzi o malarstwo, czuję się dobrze, ale najbardziej, jak już pytasz o to, to czuję się w portrecie właśnie. Ale malując portret, nie chodzi mi generalnie o to, żeby go oddać fotograficzną dokładnością, podobieństwo chodzi mi w tej chwili. Tylko chciałbym jeszcze, jak gdyby wydobyć z tego modela to wnętrze, tą osobowość, charakter. A czy się udaje? Czasami się udaje bardziej, czasami mniej, ale gdy się uda tak troszkę bardziej, to wtedy jestem bardzo z tego zadowolony. Chyba każdy artysta, który wyciągnie z płótna to, co chciał wyciągnąć i się udało, to tak, na pewno to zadowolenie się uda, jest. Uda wyciągnąć właśnie tą metafizykę właśnie z postaci, to wtedy jest super. Tu są takie sielankowe sceny, to już jest podwórko, park, lasek. No właśnie, no to jest właśnie, jak powiedziałem wcześniej, to jest obserwacja otaczającej mnie rzeczywistości. To jest obserwacja życia, obserwacja różnych sytuacji, scen rodzajowych. Nie każdy, wielu przechodzi obok różnych sytuacji, po prostu nie widząc nic dziwnego, a ja po prostu potrafię dostrzec coś szczególnego, co może stanowić temat kolejnego obrazu. Ciekawy obraz jest, jak Stanisław Łakomy gra na gitarze, flamenko tańczy tancerka. No tak właśnie, no to jest takie moje skryte marzenie. Chciałbym po prostu wystąpić w takiej sytuacji, dlatego to zrobiłem. Tym bardziej, że kiedyś podczas jakiegoś konkursu plastycznego był taki temat właśnie. Argentyna, flamenko, Hiszpania, coś, tańce latynowskie. No i to właśnie to jest inspiracja tym tematem. Malujesz również takie fantasmagoryczne sytuacje, postaci, które nie odnoszą się właściwie do rzeczywistości. No tak, no, lubię czasami pobujać sobie w obłokach, tak jak każdy zresztą. Trochę oderwać się od tej codzienności, rzeczywistości, tego realizmu wszechobecnego. No i powstają dzieła, które nie wszystkim się mogą podobać, ale dla pewnych koneserów. Oczywiście w każdej dziedzinie jest tak, że ma się zwolenników i przeciwników i to jest dobrze, że po prostu ta przewaga nie jest naruszona i wtedy uważam, że wszystko jest jak gdyby w normie, jak gdyby jest zachowana równowaga. W swoim warsztacie też potrafisz zrobić ramy, potrafisz namalować, potrafisz wymieszać farby, stworzyć no taki klimat typowego artysty. No to są takie już komplementy. No, oczywiście umie to zrobić, nie chwaląc się. Właściwie wszystko, co wiąże się z podstawami obrazu, oprawienia go od zagruntowania do oprawienia, do namalowania i do powieszczenia na ścianie. Ale wolisz malować. Ale najbardziej z tego wolę malować. To jest moje jakby upodobany, najbardziej ulubiony etap mojej działalności. Jakie plany na przyszłość? No chcę namalować obraz swojego życia, który cały czas gdzieś tam jakby w głowie mi... Czyli dalej poszukujesz. Poszukuję i uważam, że to jest dobrze, bo trudno osiąść na laurach i stać się już właściwie spełnionym. Ja cały czas czuję jeszcze ten niedosyt i dążę do tego spełnienia i zawsze kolejny obraz, który już skończyłem, myślę o następnym, żeby on był lepszy od niego, bardziej doskonały czy z większym przekazem.
To co można życzyć autorowi? No po prostu, żeby dążył do tego celu spełnienia, ale żeby się jeszcze nie spełnił. Takie tradycyjne, no, spełniające się, połamania pędzla na przykład, albo rozdarcia blade ramu. No to niech ci się te blade ramy drą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.